A, cześć, dzień dobry. Sebastian Górski, redakcja Komputer Świat. Tutaj to, co trzymam w ręku, to jest obiekt pożądania milionów, Samsung Galaxy S6. Kwiatek już się nim trochę pobawił, my się nim trochę pobawiliśmy. Powiemy Wam teraz w skrócie, co nam się w tym telefonie podoba, co nam się nie podoba. Pojawią się też tak zwane pluso-minusy. Co to takiego? Zapraszamy. A dlaczego tak? Samsung stawia na prosty i jednocześnie sprawdzony design. Dwie tafle szkła, tym razem Corning Gorilla Glass 4, połączone metalową ramką. Staranne wykończenie, dobre spasowanie elementów ze sobą. Całość robi wrażenie produktu premium i nie kłamie. Z takim smartfonem można wchodzić na salony, nawet na te największe. Czy smartfon jest w stanie zastąpić peceta? Pod względem osiągów może powoli zaczynać. Mając na pokładzie mocny 64-bitowy procesor, ma odpowiedni zapas mocy. Dodajmy do tego najnowszą odsłonę Androida Lollipop 5.0.2. Musimy zaczekać na dokładniejsze testy ze strony Kwiatka i wtedy dowiecie się więcej o tym behemocie. Przebąkiwamy o ekranie 4K, ale na szczęście plotki się nie potwierdziły. A teraz bierzcie lupę do ręki i szukajcie tych pikseli. To cacko ma naprawdę niezły panel AMOLED. Przekąt na 5,1 cala jest jeszcze do ogarnięcia teraz jedną ręką. Z ostateczną oceną nie będę jednak wyprzedzać Kwiatka. No nie, to nie piksel. Miało być lżej i jakby nieco jest. Nowa wersja nakładki systemowej jest w pewnym sensie bardziej przemyślana, chociażby kolorystycznie. Wyraźne podziały na funkcje i dopasowane do nich kolory powoduje, że zawsze wiemy, gdzie jesteśmy. Maniakom kustomizacji spodoba się za to możliwość instalowania motywów. Od pewnego czasu optyka jest jedną z mocnych stron flagowców Samsunga i ten trend jest kontynuowany. Galaxy S6 ma bardzo szybki 16-megapikselowy aparat z trybem profesjonalnym, czyli manualnym ustawieniem parametrów. Mocno reklamowany jasny obiektyw jest ostro maltretowany przez Kwiatka. Do tego dodajmy rejestrację wideo w UHD i mamy absolutny top topów. Z przodu bardziej standardowo 5 megapikseli, ale wstydu nie ma. Czytnika linii papilarnych nie musimy już smerać jak w S5, teraz wystarczy po prostu przyłożyć do niego palec. Działa to rzekomo pewniej i ma się rozumieć wygodniej. Zapomnijcie też o dedykowanych obudowach z funkcją bezprzewodowego ładowania baterii. Galaxy S6 ma to rozwiązanie w standardzie i tak właśnie powinno być. Teraz tylko czekamy na takie punkty w kawiarniach, księgarniach i innych narniach. Na koniec plusów malutki plusik za port podczerwieni z funkcją pilota zdalnego sterowania. Jeden pilot, by rządzić nimi wszystkimi. W zestawie z Samsungiem Galaxy S6 otrzymujemy słuchawki o nieco zmodernizowanej konstrukcji. Nie mają one uszczelek silikonowych dopasowujących się do kształtu ucha. Poza tym nie tłumią dobrze hałasów z otoczenia. Grają za to bardzo dobrze i dlatego mamy problem, aby zaklasyfikować je jednoznacznie do plusów lub minusów. Podobnie z umieszczeniem gniazda słuchawkowego, które w Galaxy S6 powędrowało na dolną krawędź smartfonu. Standardowo zwykło znajdować się na górnej krawędzi. Niby nic, ale podczas transportu w kieszeni może robić różnicę. Jedni machną na to ręką, ale inni będą wybrzydzać. A dlaczego nie? No dobrze, ja rozumiem, że chmura, gigabajty wolnej przestrzeni, zawsze i wszędzie, ale z drugiej strony nadal zwracamy uwagę na ilość dostępnego miejsca w samym telefonie. Można kupić mniej pojemną wersję i zawsze ją rozbudować kartą pamięci. To jest najwygodniejszy scenariusz. Tutaj jest jak w iPhone'ie. Zostajesz z tym, co kupiłeś. Co prawda udało się rozebrać nierozbieralnego Galaxy S6, ale z założenia obudowa tego smartfonu nie została zaprojektowana do zdejmowania. Mało tego, w odróżnieniu od poprzednika nowy flagowiec Samsunga nie lubi się kąpać. Pod prysznic też go raczej nie zabierajcie. Mamy rok 2015, a tymczasem Samsung Galaxy S6, smartfon z najwyższej półki cenowej, synonim splendoru i obiekt pożądania milionów, ma jeden monofoniczny głośnik. Przypuszczalnie zadecydowało o tym względy konstrukcyjne, ja jestem po prostu ignorantem i generalnie się nie znam. Tylko jak to odbierze użytkownik końcowy, któremu konkurencja nawet w niższym przedziale cenowym zaproponuje stereo i to na przednim panelu? Koledzy po fachu użyli trafnego porównania dotyczącego wyboru między Galaxy S6 a samochodem. Nie jest to argument chybiony, za te pieniądze da się już nabyć automobil, który przejedzie na teren sąsiedniego województwa i tam już zostanie. Wiem, jesteśmy geekami, zupełnie inaczej wyceniamy wartość tego, co kochamy, tak? Mam rację? To kiedy kupujecie S6? Żarty żartami, ale jeśli smartfon nowej generacji wypada słabiej od poprzednika pod względem czasu pracy na baterii, to coś tu poszło nie tak. Kwiatek to jeszcze dokładnie sprawdzi, ale pierwsze sygnały z jego strony są mocno niepokojące. Chodzi o wydajność ogniwa pod dużym obciążeniem. Baterią jest czym obciążać, ale spadek względem poprzedniej generacji nie powinien mieć miejsca.